Ahoj, moi drodzy, nie ma to jak nowe horyzonty. Jedną z ogromnych zalet takich festiwali jest to, że można obejrzeć wiele ciekawych propozycji przedpremierowo, bądź nawet udać się na te, które być może nigdy w kinach się w szerokiej dystrybucji nie pojawią. Tym razem będzie jednak słów kilka o pozycji, na którą myślę, że wiele osób czeka, bo jednak fanów tego reżysera nie brakuje, a ja też chyba zacząłem do nich należeć. Być może nie widziałem zbyt wielu filmów Almodovara, ale każdy z nich coś we mnie zostawiał. Julieta może nie była jakimś najlepszym, genialnym filmem, ale miała w sobie coś takiego, co sprawiło, że obejrzałem ją dwa razy i oba te seanse miały w sobie coś intrygującego. Do dziś pamiętam jedyny mój seans Volvera. No i jakoś tak jest, że niby nie wróciłem do tych największych filmów Almodovara, niby wciąż czekają w kolejce do obejrzenia, ale za każdym razem, jak wiem, że jakaś jego propozycja zabita na ekrany kin, to nie czekamy zbyt długo i od razu wybieram się na najbliższy seans. Tym razem miałem szansę wybrać się wcześniej i dzięki temu dostaniecie przedpremierowo słów kilka o filmie Ból i Blask. No i muszę powiedzieć, już sam zwiastun sprawił, że byłem niezmiernie zainteresowany, cóż takiego nam ten mistrz zaprezentuje. Wszystko dlatego, że sama ta muzyka, która pojawiała się w tym zwiastunie i pojawia się zresztą w filmie, była tak niezwykle zmysłowa, sensualna, tak kapitalnie pokazywała jakieś sprzężenie melancholii i nostalgii i tworzyła taką intrygującą mieszankę z tymi wszystkimi obrazami, że byłem naprawdę ciekawy, cóż z tego wyjdzie. Punktem wyjścia jest tutaj osoba reżysera Salvadora Maio, człowieka, który swoje najlepsze lata ma za sobą, przynajmniej może się tak wydawać. Wciąż kocha reżyserię, ale przez wszelkie choroby i bóle nie jest w stanie tego robić, bo jak mówię, reżyseria to jest praca stricte fizyczna. Poznałem go w momencie, w którym jeden z jego największych hitów obchodzi 25-lecie i to jest jakiś punkt, dzięki któremu może on wspominać swoje życie, może powracać do przeszłości, bo tutaj mam do czynienia z takimi kolażami narracji, bym powiedział. Z jednej strony mam tą współczesność Salvadora, który wydaje się zagubiony, wydaje się zmęczony tym wszystkim, ma trochę tego dość, ale nie okazuje w tego jakiś egzaltowany sposób. Tylko tak mimowolnie jesteśmy w stanie to zauważyć, patrząc na jego kolejne przejścia. Chwilami cofamy się do czasu jego dzieciństwa. Dzieciństwa, które wiecie, dzieciństwo jest bardzo łatwo przeładować taką prostą i tanią nostalgią. Tak Almodovar podchodzi do tego w bardzo ciekawy sposób, bo on przeciwstawia bardzo dobre wspomnienia, ale i takie bardzo duże utraty w tej przeszłości, bo z jednej strony mamy osobę matki, która była tutaj bardzo ważna dla naszego reżysera, która okazywała się takim w zasadzie tandemem rodzicielskim w jednej osobie, która cały czas była blisko niego, niezmiernie się o niego troszczyła i miała dla niego całe swoje serce. Z drugiej strony jego ojciec był zupełnie niewidoczny. Z jednej strony to dzieciństwo miało w sobie coś magicznego, miało w sobie coś z realizmu magicznego, bym nawet powiedział. Z drugiej strony mieszkał w jaskini, wydrążonym mieszkaniu w jaskini, które, nie oszukujmy się, no, nie było jakimś spełnieniem marzeń chociażby dla jego matki, która o tym mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Więc to dzieciństwo jest takim zderzeniem bardzo idyllicznych, miłych, ciepłych wspomnień, ale i też takich strat, takich braków, których Salvador nie miał i które gdzieś tam wychylają się w tych małych szczegółach, jakie nam Almodovar podkłada. Innym bardzo ważnym aspektem jest oczywiście miłość. Miłość, która u Almodovara jest bardzo ważna, która jest bardzo sensualna, bardzo zmysłowa. Tutaj mamy ją w wydaniu dwojakim. Z jednej strony takiego pierwszego zderzenia się młodego człowieka właśnie z czasów dzieciństwa, z takim pierwszym bodźcem, który ukazuje mu zarówno jego seksualność, jak i ogólnie takie czysto fizyczne, ale i metafizyczne, bym powiedział, pragnienia. Z drugiej strony mamy takie wspomnienie wielkiej miłości, która właśnie nie była idealna, ale mimo wszystko ona zostawia taką zadrę w sercu, takie ścisłe wspomnienie, w którym nie można oddzielić tego, co wspaniałe, ujmujące i zniewalające w pewien sposób od takich czysto niszczących uczuć, takich, które degenerowały w jakiś sposób tą całą relację z biegiem miesięcy i lat. Innym aspektem, który jest bardzo ważny, oczywiście jest artyzm, oczywiście jest sztuka, ale ta sztuka, o dziwo, jest dość nienachalna. Co prawda mieszkanie naszego reżysera wygląda troszeczkę jak muzeum, o czym też jedna z postaci wspomina. Widać, że mamy do czynienia z kimś, kto tą sztuką w jakiś sposób oddycha, ale też nie do końca z tą sztuką już potrafi się porozumieć. Tak naprawdę bardziej szuka jakiegoś sensu w tej swojej codzienności, szuka jakiegoś odkupienia w tym, co się wokół niego dzieje. Nieprzypadkowo wikła się w pewien
niszczący nauk, który bardziej pasuje do gwiazd rocka niż do kogoś, kto jednak jest na jakiejś jednej z ostatnich ścieżek swojego życia. Maja także wspomina sytuację, w której już jego matka jest dorosła i w której w jakiś sposób próbuje się pogodzić z tym, że zaczyna ją tracić, z tym, że ona się starzeje, z tym, że już jej sytuacja zdrowotna nie jest najlepsza. Także mamy tu sprzężenie bardzo wielu emocji, bo mamy przejścia do czasów dzieciństwa, mamy wspomnienia tych miłości, mamy bardzo silne więzi z matką, także mamy do czynienia z bardzo dużą intensyfikacją uczuć i te uczucia niesamowicie wyzierają z ekranu, bo owszem, rozumiem osoby, które czepiają się, że to jest takie troszeczkę the best of Almodovara. Chociaż jak mówiłem, ja jego najlepszych filmów jeszcze nie widziałem, ale mam wrażenie, że to są jakieś elementy układanki, które ten reżyser bardzo dobrze zna i które układa z jakąś swobodą, z jakąś świadomością, z takim może odrobinkę automatyzmem, ale mimo wszystko w nich jest tyle, tyle uczucia, tyle pasji, tyle miłości, tyle oddania, że ja absolutnie się tej wizji poddaję. Szczególnie, że obok tych bardzo dramatycznych wydźwięków pojawia się też zaskakująco dużo humoru. To jest wbrew pozorom naprawdę zabawny film. Nie bez powodu może jest tak, że właśnie ten najlepszy produkt zawierają w sobie, owszem, taki ciężar życia, ale z drugiej strony pozwalają nam odetchnąć, pozwalają nam troszeczkę nabrać takiego dystansu do tych wydarzeń, a może inaczej, humor pozwala nam lepiej zrozumieć te trudniejsze momenty, te, w których czujemy się troszeczkę nieswoje, troszkę jest nam ciężko, ale dzięki temu to wszystko jakoś bardziej do nas dociera i bardziej zmierza do głębi. Ta historia ma w sobie coś absolutnie uzależniającego. Z jednej strony mamy tą nostalgię, z drugiej strony takie melancholijne tony zderzenia się z rzeczywistością, bo wiecie, to jest jednak bardzo proste pójście w stronę ukazania reżysera, który tak naprawdę nie ma winy, który jest w jakimś zagubionym momencie swojego życia i który wspomina te swoje lepsze czasy, ale Almodovara to nie jest jakieś odtwarzanie, to nie jest jakiś film stworzony, żeby tylko coś nakreślić, tylko rzeczywiście ja dostrzegam w tym filmie niesamowite uczucie, niesamowitą zmysłowość, sposób, w jaki ograna jest tu przestrzeń, kolory, ale i postaci, które są często bardzo niedoskonałe. Chociaż mamy tutaj aktora, z którym nasz Salvador niezbyt się dogadywał przy tym jego wielkim hicie sprzed 25 lat, teraz ich znajomość się w jakiś sposób odnawia. I to nie jest idealny gościu, który się wydaje taki troszeczkę nazbyt zarysowany, humorystyczny sposób, ale jest taki moment jego przełamania, kiedy ukazuje swoją aktorską stronę, że nagle widzimy w nim pełniejszy obraz człowieka. I z Salvadorem jest trochę podobnie, którego wybitnie moim zdaniem gra Antonio Banderas. Tak strasznie szkoda mi tego aktora zaszufladkowanego swego czasu przez Desperado, bo wydaje się, że on te dramatyczne tony kapitalnie potrafi uchwycić. I on nie jest w żaden sposób ani egzaltowany, ani specjalnie nie zaznacza tych swoich chorobowych rzeczy. To widać w takich małych szczegółach, w drobnych momentach, kiedy nie wiem, kiedy wstaje z samochodu w dość specyficzny sposób, bo wiem, że ma tam unieruchomione kręgi, bądź tam po jakiejś operacji musi bardzo uważać na takie rzeczy. Sposób, w jaki siada na krześle, tak żeby cały czas mieć te plecy proste. On nie próbuje szarżować, nie próbuje kłaść nacisku na pewne cechy swojej postaci, tylko one mimowolnie wypływają. Mamy wrażenie, że oglądamy po prostu skrawki życia z tego człowieka. Dziwnym trafem zachowały się one na taśmie filmowej. Także dla mnie Ból i Blask to jest takie doświadczenie nieomal mistyczne. Być może odrobinkę przesadzam, ale jest coś takiego w tym filmie, że od razu wpływam do tego świata. W jakiś sposób bardzo dobrze rozumiem emocje tego reżysera, który jest w jakimś punkcie, może niezwrotnym, ale w takim punkcie, w którym jest przed ścianą, której nie jest w stanie przekroczyć ani zawrócić w jakiś sposób, który znajduje się w jakimś impasie i próbuje się z niego wyzwolić różnymi sposobami. Jak już mówiłem, jest tu sporo nostalgii, ale to nie jest taka nostalgia bezkrytyczna. Tutaj, tak na dobrą sprawę, te bardzo dobre emocje łączą się z tymi złymi. To tworzy konglomerat skomplikowanych ludzkich odczuć, skomplikowanych ludzkich postaw i to absolutnie mnie do tej pozycji pociąga. Ból i Blask ma w sobie coś takiego magicznego. Widać, że tu mamy do czynienia z reżyserem, który potrafi dotknąć jakiejś czułej struny w człowieku i potrafi na nie fenomenalnie grać przez cały film. Kiedy nadchodzi już to zakończenie, to ma się wrażenie, że chciałby się jeszcze i jeszcze. I to wszystko tworzy taką mieszankę, której absolutnie nie potrafię się oprzeć i która ma swój czar. W jakiś sposób fenomenalnie oddaje tą hiszpańską rzeczywistość, bym powiedział, ten świat trudnych, splątanych, nieoczywistych uczuć, ale i pragnień, jakie zawierają się w tych postaciach i w tym, co z tymi pragnieniami robią. Także nie powinno was zdziwić, czy Ból i Blask bardzo mi się podobał, a ocena, którą zobaczycie za chwilę, najlepiej o tym zaświadczy.
8 plus na 10. Bardzo gorąco Was zachęcam, żeby tego nowego Almodóvara zobaczyć, bo to moim zdaniem jest wielka forma wielkiego reżysera. Jeszcze bardziej zachęca mnie do tego, żebym wrócił do tych poprzednich jego dokonań, bo jeżeli te poprzednie filmy trzymają tak wysoki poziom, no to czeka mnie prawdziwa kinofilska uczta. Coś fenomenalnego, świetny Banderas, fantastyczna opowieść, która wciąga od początku do końca. Nie wiem, co już mogę Wam powiedzieć więcej. Może to, że ten film bardziej odbiera się zmysłami mniej oczywistymi niż tylko ten wzrok i słuch, który tak najbardziej zaangażowany w te kinowe obrazy. Ale może wystarczy, może tyle, nie chcę Wam za bardzo zdradzać, za bardzo oddzierać z tych sensualnych namiętności, jakie wypływają z tej produkcji. Po prostu idźcie do kina, znakomity film, po prostu naprawdę, naprawdę warto. No i cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to subskrypcja, czyli łapka w górę, mile widziana, czy niewymuszona. Zapraszam też na stronę na Facebooku, tam jest słów kilka rzeczy, które się tutaj nie załapały, związanych z kulturą. Na Instagramie recenzje książek, które tutaj nie mają swoich recenzji. I to chyba na tyle. Także jeszcze raz dzięki za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.